Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Egerson. Dzisiaj zagramy w Little Inferno. Jest to w sumie gra, która podjeżdża mi poradnikiem dla młodych piromanów, jednakże nie polecam puszczać tego dzieciom. Bo wiadomo, zabawkami się lepiej bawić, niż się wszystkie palić. I nikt nas w mieszkaniu by raczej nie chciał mieć małego pożaru, czy gorzej większego. Gra w sumie ogólnie jest ciekawa i bardzo wciągająca. Polega na paleniu wszystkiego, co się da. Będziemy mieli różne katalogi, z których możemy zamawiać dzieci i rzeczy, które potem możemy spalić. Dobrze, zaczynamy. Najpierw musimy spalić tą tekturkę. Dobra, poszła, schajcowała się pięknie. No to jest chyba instrukcja obsługi. To oczywiście też się wrzucamy do pieca. Rzeczy też można psuć, jednakże to pokażę zaraz. Dostaliśmy list chyba od właścicielki jakiejś firmy, od której kupiliśmy piecyk, w którym możemy palić te wszystkie rzeczy. Podziękowała nam za zakup i bardzo się cieszyła, że to rozgrzeje nasze domy i nasze serca. O. Zapalenie każdej rzeczy wyskakują nam pieniądze, co jest dziwne. Kupujemy coś, palimy to i dostajemy więcej, za ile kupiliśmy. W sumie idealny jak dla mnie biznes. Można się nieźle upłowić. O, świetnie, dostaliśmy nowy katalog. A w liście było zawarte to, że bardzo się zdziwiona, że spaliśmy już wszystko i teraz zaczynamy palić rzeczy z katalogu. Tak jak mówiłem, to wszystko trzeba płacić, jednakże się zwróci. Mamy tu też czas, który nam pokazuje w tym miejscu, ile potrzeba po zakupie, ile musimy czekać, aby to coś już można było hajcować. Dobra, to zaczynamy. Obrazek, kukurydza, klocuszki. No i na razie to jest wszystko. Jak widzimy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem katalogów. No to nieźle. Możemy bardzo dużo rzeczy spalić. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, jak to się ładnie nam... O, obrazek od razu się pięknie zajął. Wrzucamy kukurydzkę i klocki. No, wieży z tego niestety nie ułożę. Ale chociaż będę miał piękne ognisko. Kukurydzowa nie strzela. Możemy zrobić popcorn. No oszczędzanie w sumie na ziemi. Nie dość, że ciepło, to jeszcze dodatkowo jedzenie sobie można podgrzać, ewentualnie je zrobić. Dobrze, budzik, karta kredytowa, magnes. No i czekamy, aż dostawca przywiezie nam rzeczy, które następne zamówiliśmy. Będzie się, możemy się trochę bawić. O, na setlist. Budzik wrzucamy do ognia. Kartę kredytową też. O, jeszcze wyskoczyły nam fajne dolary, które też oczywiście możemy pięknie spalić. No, ale chociaż są dwa listy, jesteśmy rozchwytywani. No, spalimy magnes. No, magnes też się dosyć szybko zajął, pięknie jak na metal. Widocznie wszystko w tych katalogów jest strasznie łatwopalne. O, no to czekałem. No dobra, zamówimy dalej. Lalka, baterie. Do tego już nie. O, trzeba się stać, ale muszę przeczytać listy. Dostaliśmy wiadomo, że ta gra jest inna. Nie ma tu punktów, nikt nikogo nie ocenia, po prostu ma być nam ciepło. Niestety nie możemy tego robić ile chcemy, bo wszystko dochodzi do końca. Oczywiście, list dajemy do pieca. Widocznie napisała do nas jakaś dziewczynka, szybciej pisała jakaś kobieta. Jak posiedziłem po listach, to właścicielka korporacji. A to jest... nie wiem kto. W każdym razie nazywa się Sugar Plums i wysłała nam list. Co tam? W gruncie rzeczy... nie mam pojęcia, o co w nim chodziło. Dobrze. Oczywiście zdjęcie też wrzucamy do tego, bo nie jest nam potrzebne do szczęścia. Dobrze, baterie. Zamówimy przez ten czas cegły. To jest chyba jakaś pochodnia. Spalimy najpierw baterie. O. Wybuchają. I pięknie. Już nie będzie nam nudno. Właśnie a propos rozwalania, nie wiem czy pokażę na tym. O, pokazałem. Widzicie? Waląc gościany różne przedmioty, można je pięknie rozwalić. O, są pajączki. Pajączki też można palić. I dzięki nim dostaniemy trochę więcej pieniędzy. O.
Wstrzymamy piękny śpiew. Niestety szybko spłonął. Sugar znowu do nas napisała, że też ma piecyk. Czuję u siebie dym. To jest w sumie dziwne, to wychodzi na to, że to będzie nasza mniej więcej jakby sąsiadka. I ogólnie, że w instrukcji paliło, pisało, że coś jest niebezpieczniejszego od ognia, niestety nie wie co, bo ją spaliła. No, dobra. Zapłysnęła strasznie intelektem. No, to są chyba cegły. Zobaczymy, to nie wiem co to jest, jakoś antyczne to. I oczywiście liścik. Co to mamy? Rower. Pirat. No i na razie nas na nic jest, to dobrze. Wszystko ładnie podpalamy. O. Pochodnia też żyje ogniem, dobra. Zobaczymy, czy podpali nam chociaż cegiełki, ale widzę, że cegiełki się jednak zajmują i to dosyć dobrze. Rysom. Świetnie. No, dorzucamy do tego jeszcze rowerek i pirata. O, i w ten sposób zrobiliśmy przez przypadek swoje pierwsze combo. Sugar wysłała, że to znowu ona. Niestety spaliła już wszystko i prosi o swój sojików. Świetlików. No to w sumie nie myślamy, czemu nie, jak tak pięknie poprosiła. Chciałbym poczekać, aż przyjedzie. Dobra, rysunek. Ale piękne ognisko. Jestem z siebie, przyznam szczerze, jestem z siebie dumny. Tak pięknie płonie. O, znowu mamy pajączka. Aps. Swój sojików, to trzeba wysłać Sugar. Proszę. Jeszcze raz je odpiszemy. Dobra, palimy jakieś kwiatuszki. Wyskoczył jakieś nasiona. A to kwiatki się z tego ro... A to fajne! Niestety Eiger dawno nie grał w tą grę. Wszystko się zobaczy. Kurde, jak z jakiegoś horroru po tym piracie oko zostało. Nie no, to nie będziemy tu nikogo straszyć, wrzucimy je do ogniska. A świetlików nie spaliłem. Kiciuszki! Ja lubię. Oczywiście, że chcę kiciuszki. Ale co najśliczniej. Kotki ogólnie bardzo lubię. Jajko pająka. Też może być ciekawe. Sugar nam podziękowała za swój świetlików i wysłała nam papierowe serce. W sumie dzięki, też się przyda. No zobaczymy, jak się będą paliły świetliki. Aha. Wyskoczyły nam ze słoja i gdzieś... No niestety wszystkie spłonęły. Sugar nam wysłała podpowiedź, że Little Inferno jest pełne sekretów. Możemy tutaj znaleźć różne rzeczy i dała nam jedną podpowiedź. O. Przepraszam, że tak szybko przewinąłem, pokażę jeszcze raz. O, tutaj mamy, pięknie. Budzik i kwiatek. I w sumie pełno serduszek. No, przeżyjemy. Dzięki, to jest taka pierwsza podpowiedź. Mamy budzik. A od kwiatki chyba chodzi tak. Dobra, ja ją pająkę już palimy. O, drugi katalog już możemy odblokować. Musimy zrobić jeszcze tylko dwa komba. Tutaj ogólnie mamy listę wszystkich kombosów, jakie możemy wykonać. Jest ich łącznie 99. Na razie mamy odblokowane 6 kombosów. To znaczy, że skoro mamy tylko jeden katalog, możemy na razie wykonać 6 kombosów. Z każdym następnym katalogiem kombosy zaczną nam jakby się powiększać. Będziemy mogli ich zrobić coraz więcej. Dzięki kombosom dostajemy takie specjalne... O, właśnie takie karteczki. Dzięki nim możemy przyspieszyć... kuriera, pocztę, czy co nam tam przynosi... O, fajnie, pamiętam. Co nam tam przynosi pocztę. No, a właśnie dzięki tym sposobom mamy następne kombo. Zaraz tam pięknie zobaczymy. Jakie musimy jeszcze wykonać kombosy, bo jak mówiłem, chcę robić dokładnie wszystkie. A więc tak, o, pajączek, dobra.
No, trochę kosiaście się zrobiliśmy sobie. Summon Else Combo. Dobra, to pamiętam. Karta i portret. Na razie jest potrzebny. Potem dobra, dalej. Generations. To jest chyba tak. Rysunek i jajo pająka. Nie wiem czemu jajo pająka do rysunku, ale jak mówiłem, nie wolno wnikać. Autobus zamówimy za chwilę, na razie zrobimy sobie parę komp. O, w ten sposób się przyspiesza. I rzucam jeszcze to. Pięknie. Pajączki się pięknie przydają. Właśnie, maksymalna liczba pieniędzy, jakbyśmy chcieli nazbierać, jest na maksa, jest 999. Tej liczby niestety nie możemy przebić. No i potem już się nam po prostu pieniądze jakby nie zbierają. Dalej, Lenders. Lenders to jest bank. I karta. Kupimy jeszcze autobus, bo go nie spaliliśmy. A żeby odblokować, nie dość, że musimy zrobić tak wymaganą liczbę kombosów. Teraz już możemy kupić następny... A, jeszcze nie możemy, właśnie. Wracając do tematu, żeby odblokować następny katalog, musimy spalić wszystko, co jest poprzednim. Czyli wszystkie elementy i dodatkowo jeszcze wykonać określoną liczbę kombosów. I potem dopiero za, oczywiście, pieniądze możemy kupić następny katalog. Dobra, karta jest. Bank sobie przyspieszymy, nie będziemy jeszcze czekać. Czasu nie ma. Zatrzymuję. No właśnie, Lender. Pięknie. Tak, wracając. Dobra, zbieramy wszystko pięknie. Rąbiłem się tego trochę. Zbieram je tu do pieca. No, przez przypadek chwaliliśmy pajączka, znaczy się przez taki przypadek. O, autobus. No, jest to. Nie wiem, się to. Ładny wybuch! Dobrze, idziemy dalej. Movie Night Combo. Ok. To jest telewizor. I kukurydza. Żeby nie czekać za długo, przyspieszymy sobie telewizorek. A kukurydzka nam powinna zaraz się zjawić. Dobrze, rzucamy. Telewizor. Kukurydza. O, w końcu nam coś wyszło. I tym oto magicznym sposobem. Pajączek. Były zrobione wszystkie komba z pierwszego katalogu. Zaraz będziemy oczywiście jechać dalej. O, mamy nowego gościa. Jakiś Marian z wąsem. Był to pan pogodynka, który powiedział, że robi się coraz zimniej wszędzie i dlatego powinniśmy zostać w domach i się ogrzewać. Z tego co mi się wydaje, to chyba tymi pieczykami, bo nic innego nam niestety nie zostało. Dobrze. Kupujemy następny katalog za 75 monet. No i jedziemy następnymi rzeczami. I jak właśnie, o, pokażę, zaobserwować na kombosach, odblokowało nam się następne komba, które możemy wykonać na podstawie rzeczy z katalogu pierwszego i drugiego. Zresztą wszystkie komba będę pokazywał, więc powinno być dobrze. To jest chyba jakiś shop. Piecyk, chyba. Wiewiórka z... strzelbą w buzi? No, czekamy, skoro zostało nam piątkę, to bierzemy też, bo oczywiście pieniądze się przydadzą. A oczekiwany jednak tak. O, tutaj mamy plusika. Za 30 monet poszerzy nam się pasek naszych dostaw, dzięki czemu możemy mieć oczywiście więcej rzeczy. Dobrze. Wiewiórka się pali, piecyk do spalenia. Shop, chomik, czy co to jest? Wydaje dziwny odgłos, ale się pali. O, jakiś ogień! Karta kredytowa oczywiście też. No, i się tam piękno zrobiła taka jakby choineczka z ognia. Mrs. Nancy napisała do nas, że jest pod wrażeniem, że spaliśmy wszystko z pierwszego katalogu i wysłała nam filmik instruktażowy. Dobrze, oglądajmy. Hej,
toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Huh? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. But I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. No, spalili chałupę, jest dobrze. I na koniec wybuchli. To jakiś horror pobieżny. No. Dobra, co? Nie chcę więcej oglądać tego wideo. No, zamawiałem następne rzeczy z drugiego katalogu. Teraz tak. Żarówki. Królik. Pieguły. Nie wiem czego, ale nie chcę wiedzieć. Misio. Niestety mamy za mało miejsca w tym. No, przyszedł nam następny liścik, ale odczytamy go za chwilkę. Na razie chcę popalić wszystkie piękne rzeczy i zamówić następne rzeczy. No, czyli piguły na koniec. To znik. No, wyskoczyły nam z pigułek jakieś uśmiechnięte, wystrachnięte buźki. Nie wiem, czy to jest ekstazy, czy jakieś LSD, czy co to ma być. W ogóle w sumie nie wiem, jak to wygląda. Dają takie tabletki, ale przypuszczam, że, to, że jeśli chodzi o ekstazy, to podobnie. No, to misio, barka, klocki. A może nie zmieścimy. Dobrze. Sugar napisała o tym, że ta gra jest, że to jak gra w Littlefield to jest najlepsze. Nie dość, że wszystko pali, to dostaje za to więcej pieniędzy i to można jakby bez końca. I stwierdziła, że to co jest tutaj to ma jest buźka. W sumie się z nią w pełni zgadzam. Dobra, wypalimy od niej lista, bo jest nam niepotrzebny. O, zbiśek duży. O, jak się zajął pięknie. Bareczka. To ona jakąś ropą strzela. O! Niestety rąba. No tu mamy jakieś drewienka. Tutaj też ładnie spalimy. Nie mogą się też czuć samotne. No jak pięknie wszystko się pali znowu. Ładnie czasami tak zrobić jakiś miły uczynek. Tak wszystko spalić. Będzie wszystko pięknie, ciepło. Dobra. A, wąż. Dinozaur. Elf obwiązany dynamitem. Chyba jednak mnie w tej grze, on coś czuje, że jak to jest dopiero w drugim katalogu, to boję się następnych, ale elfa też bierzemy. Aparatu na razie nie. Dobra, czytamy list. Aha. Sugar poprosiła nas o to, aby wysłać jej magnes. No to w sumie nie mam chyba wyboru, muszę to zrobić. Mówimy, magnes był w pierwszym katalogu. Magnes zamówiony, czekamy na przesyłkę. No to ten tak strzela ogniem. Dobra, no w sumie w końcu dinozaur. Jakiś specjalny jest, to się spali. Dobra. Spalimy elfa. O, dzięki temu małej rzeczy odblokowaliśmy następne
Combo. Zobaczymy, który będzie numer na liście. Dynamite. Aha, czyli T-Rex, czy co to było? Z elfem, z bombą. No w sumie dyno. No, no w sumie fajna gra słów, nie powiem. Okej, okay, mamy magnes. Przesyłamy go Sugar. Proszę. Zamawiamy. Aparat. Serce. Jakieś metalowe. Walkiria. To wszystko pięknie, ślicznie pójdzie do piecyka. Dobra, aparacik. No niestety, im więcej rzeczy kupujemy, tym dłużej musimy czekać. W sensie mam te punkty, ale boję się je teraz wydawać. Wolę je zachować na później, jak będę musiał czekać jeszcze dłużej. Wtedy może być całkiem przegięcie. No. Dziękuję. Sugar wysłała nam, podziękowała za magnes i wysłała nam prawdopodobnie zepsuty termometr. Dobra, dzięki, niech będzie. Aparacik, podpalamy. O, tu on nam śledzi, tu myszkę. O, to chyba, jacie, to jest chyba to dziecko, którym gramy paląc to wszystko w kominku. Dobra, niech będzie. Teraz, o, serce jeszcze ściąga ogień dodatkowo. I Walkiria. Dobra, zamawiamy co następne rzeczy. Żeby od razu już szły. No jaki piękny śpiew. Te róże. Tak dziwa opera. No termometr chyba działa jednak.